Ile będzie kosztowało nas ciepło w zimie i jak odbije się to na budżetach milionów Polaków? Jak składać polityczne obietnice, by nie zaszkodzić firmom ciepłowniczym, które też przecież należą do państwa? I w końcu, co zrobić, by problem drastycznych podwyżek za ciepło nie dotyczył Polaków już za kilka lat? To tylko kilka pytań, które padną w trakcie debaty w portalu WNP.pl, portalu samorządowego, który transmitujemy na naszym kanale gospodarczym w serwisie YouTube. Zaproszenie do naszego wyborczego spotkania przyjęli politycy największych ugrupowań i są z nami Bartłomiej Gabryś, doktor ekonomii startujący z list Koalicji Obywatelskiej. Kłaniam się, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, Zjednoczona Prawica. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Piotr Masłowski, wiceprezydent Rybnika Polska 2050. Dzień dobry. Posłanka Anita Sowińska z Lewicy. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Oraz Krzysztof Szymański, który dzisiaj reprezentuje barwy Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Rządowe tarcze miały zahamować drastyczny wzrost opłat za ogrzewanie. Tymczasem mieszkańcy dostają zawiadomienie o ogromnych podwyżkach, które będą musieli podnosić już od początku roku, który nam się zbliża. Rząd, obawiając się podwyżek, znalazł nowe legislacyjne rozwiązanie. Mowa tutaj o rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń za ciepło. Dokument został już opublikowany. On miał swój dość krótki czas konsultacji w resorcie klimatu. Eksperci Konfederacji Lewiatan przestrzegają, że nowe rozporządzenie może negatywnie odbić się na kondycji firm ciepłowniczych. To tytułem poszerzenia jakby tego wstępu, który zrobiłem przed przywitaniem państwa w naszym programie. A zacznijmy od pytania do pana, panie ministrze. Pana ministerialna kariera jest szeroka. Zdołał pan poznać annały pracy w kilku resortach. Więc zapytam pana, bo kryzys energetyczny, no nie chcę powiedzieć, że jest za nami, ale generalnie jakby ten aspekt windujących cen za surowce, to już mamy za sobą, jest tu pewna stabilizacja. No więc chciałem pana zapytać, jak wytłumaczyć Polakom, że pomimo tego, że na rynku, jeżeli chodzi o surowce, jest taniej, to ciepło będzie nam drożało. No więc jak to wytłumaczyć Polakom, wyborcom w obecnej sytuacji? No, trzeba sobie zadać pytanie, co odpowiada za to, że ciepło drożeje i dlaczego energia jest tak droga. W dniu wczorajszym PGE, największy wytwórca energii elektrycznej, poinformował, że w 2023 roku przeznaczy 26 miliardów złotych na zakup unijnych spekulacyjnych uprawnień do emisji CO2. Co to oznacza? Oznacza to, że ten koszt jest przerzucany potem na taryfy za energię elektryczną i dla tych firm, które produkują ciepło, a niestety koszty emisji CO2 dotykają w dużej części większej ilości ciepłowni na obszarach miejskich, no to ciepło po prostu jest drogie. I teraz co trzeba zrobić, żeby zahamować te podwyżki cen energii i ciepła? Po pierwsze, oczywiście na poziomie unijnym doprowadzić do konsensusu, do reformy unijnego systemu handlu emisjami. Tutaj naszym sprzymierzeńcem będzie gospodarka Niemiec, bo Niemcy mają coraz większy problem z emisjami CO2. Ale teraz to zostawmy. Co możemy zrobić w Polsce? W Polsce przede wszystkim jestem zwolennikiem tego, aby był konsensus polityczny. Tak jak doprowadziłem do tego, że jest konsensus polityczny w sprawie biogazowni rolniczych. Wszystkie partie głosowały w Sejmie i w Senacie za tą ustawą. To chciałbym, żeby był konsensus polityczny co do tego, jak będziemy transformować ciepłownictwo, ponieważ wielką szansą dla polskiego ciepłownictwa po to, żeby trwale obniżyć koszty energii, jest wykorzystanie biomasy. Tak jak to biomasa... przyszłości jakby wykorzystania nowych paliw, o tym sobie jeszcze porozmawiamy, ale generalnie, panie ministrze, idzie pan na spotkanie w teren, Opolszczyzna to jest pana teren wyborczy, no i mieszkańcy przychodzą, mówią, no panie ministrze, no nie tak miało być, no po prostu kolejna podwyżka. No, ja w 2020 roku, w marcu, już mówiłem o tym, że Polaków czekają gigantyczne koszty za energię i ciepło. Wtedy, kiedy mówiłem weto albo śmierć, wtedy wielu mi nie wierzyło, że właśnie unijna polityka klimatyczna doprowadzi do zwyżek energii i ciepła o kilkaset procent. I dzisiaj rozwiązanie jest tylko jedno, reforma unijnego systemu handlu emisjami, bo dzisiaj w koszcie ciepła to jest ponad 30%, mniej więcej 30% kosztu ciepła to jest CO2.
ten parapodatek klimatyczny unijny, a jeżeli chodzi o energię, to jest ponad 40%. Zdjęcie tego parapodatku to jest obniżenie kosztów energii dla milionów Polaków i dla całej polskiej gospodarki. Dzisiaj poprzez lukę EU ETS, czyli więcej kupujemy uprawnień CO2 przez polskie firmy niż otrzymujemy do budżetu jako dochód czy w ramach bezpłatnych uprawnień, ta luka to jest około w zeszłym roku 33 miliardy złotych, w tym roku 40 miliardów złotych. Czyli co to oznacza w największym skrócie? Nasza składka członkowska to jest 6,5 miliarda euro, czyli 33 miliardy złotych. Dwa lata temu nie było tak wielkiej luki EU ETS i pojawił się nowy koszt, można powiedzieć, w polskiej gospodarce. 40 miliardów złotych, czyli więcej niż składka członkowska. To oznacza, że tyle jest bezpowrotnie wytransferowanych z polskich firm za granicę i one w żadnym wypadku nie wracają do Polski. I koszty naszego członkostwa w Unii Europejskiej drastycznie w ciągu dwóch lat przez EU ETS wzrosły. I musi być konsensus polityczny po to, żeby te pieniądze zostawały w polskich firmach, żeby polskie firmy miały na inwestycje i w tym momencie żadne elementy wsparcia nie będą potrzebne, bo w sposób trwały obniżymy koszty energii i ciepła, likwidując ten parapodatek. I to jest zadanie na rok 2023-2024. Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Jestem przekonany, że to będzie jeden z głównych elementów osi dyskusji i w Polsce, i w Niemczech. Dziękuję. Dziękuję, panie ministrze. To teraz zwrócę się do pana doktora Bartłomieja Gabrysia, Platforma Obywatelska. Koalicja Obywatelska. Koalicja Obywatelska, mam z tym problem cały czas, nie ukrywam, ale tak, jedno z drugim nie ma równości. Panie doktorze, pytanie, bo skalę podwyżek, które czekają mieszkańcy, trudno obecnie ocenić, bo ten rynek ciepłowniczy w Polsce jest mocno rozdrobniony. Wiele firm... Mówi się o tak zwanym wyspowym ciepłownictwie. Chciałem pana zapytać, bo z jednej strony są stawki, które mówią o 60 zł za gigajoule. W niektórych miejscach w kraju jest to 180, więc jakby te dysproporcje są bardzo duże. Wiele oczywiście zależy od zastosowanego paliwa i generalnie technologii, która w danej ciepłowni pracuje. Jak państwo powinno chwycić te ceny i czy powinno tak naprawdę? Oczywiście ta aktywna polityka gospodarcza powoduje, czy ma wpływ na to, w jaki sposób postrzegamy ceny te, które są nam najbliższe, te, które dotyczą użytkowania mieszkania, domu, czy te, które są związane z funkcjonowaniem firmy. Jeśli chodzi o politykę kształtowania cen, to ona przede wszystkim powinna mieć wymiar strategiczny, długookresowy i powinna zawierać się w tych elementach, które trwale sprawią, że ceny spadną. Zatem trwały spadek ceny jest możliwy tylko i wyłącznie wtedy, gdy w sposób świadomy, ale też w wymiarze strategicznym, długookresowym podejmiemy decyzję o tym, aby źródła czy nośniki energii zmieniły się. Dzisiaj, jeśli chodzi o ciepłownictwo, bo to jest głównym tematem spotkania, to ciepłownictwo systemowe, no prawie że 70%, blisko 70% ciągle opiera się na węglu. To nie jest samo w sobie złe, tylko kłopot polega na tym, że to jest ten nośnik energii, który sam w sobie jest jednym z najdroższych w tej chwili. Zatem koncepcja państwa, które działa, sprawnego, efektywnego, w którym również ktoś zarządza już przez 8 lat, powinna obejmować sytuację, w której odchodzi się od tego źródła, tego nośnika i wtedy koszt ETS-ów dramatycznie spada jako element tworzący czy kosztotwórczy dla tego obywatela, który musi zapłacić ten rachunek ostatecznie. Ja tylko tak ad vocem wypowiedzi pana ministra pragnę zaznaczyć, że te ETS-y wracają, to znaczy kwoty, które płacimy przez lata wracają do naszego budżetu. Pytanie jest, dlaczego budżet naszego państwa nie pożytkuje ich w takich kategoriach i w takim zakresie, jakim powinien. Mówiąc wprost, na transformację energetyczną powinno być przeznaczone co najmniej 50%, zgodnie z zapisami. Zgodnie z liczbami, które ja gdzieś dysponuję, to jest trochę ponad 20%. Zatem to, jaka jest cena energii i ile za nią zapłacimy, czy za ciepło, czy za energię elektryczną, jest konsekwencją braku strategii dla rynku energetycznego, który mamy od kilku lat w tej chwili w Polsce i dlatego Polacy płacą taką cenę, a nie niższą. Hmm. Czy całość uprawnień CO2 wraca do polskiego budżetu? To jest proste pytanie. W znaczącej części kwestia jest jego odpowiedniej użytkowania. 33 miliardy złotych deficytu. Deficyt, to znaczy to nie wróciło do polskiego budżetu. Cieszę się, dziękuję.
Pan minister zapomina, że przez wiele lat nie mieliśmy tej luki i to wy doprowadziliście do tego, że ta luka jest, ponieważ system nie był po prostu transformowany. Na przykład w 2021 roku do polskiego budżetu wpłynęło około 25 miliardów złotych i niestety, ale te pieniądze nie zostały w całości, zostały w mniej niż połowie wydane na cele, na przykład na odnawialne źródła energii, czy sieci przesyłowe, czy chociażby modernizację ciepłownictwa. A niestety ciepłownictwo w Polsce naprawdę wymaga modernizacji. Szczególnie tutaj chodzi o małe i średnie miasta. I to jest oszacowane, że jedynie 12,5% wszystkich ciepłowni w Polsce ma status efektywnych. To jest naprawdę dramatyczne wyniki. I my po prostu potrzebujemy miliardów złotych na reformę tego ciepłownictwa. Ja wejdę, jeśli pan redaktor pozwoli. Bo pan minister mówił o konsensusie. Myślę, że konsensus powinien polegać na tym, że 100% wpływów z ETS-ów wydajemy na cele transformacji energetycznej. I oczywiście zgadzam się też z panem ministrem, ale to my raczej przekonaliśmy pana ministra do tego, żeby inwestować w biogaz. I to nie jest tak, że to jest jakby pomysł pana ministra, tylko właśnie my jako Lewica, ale też inne ugrupowania opozycyjne od lat apelujemy o to, żeby inwestować w biogazownie, ale również ciepłownictwo potrzebuje innych inwestycji, chociażby kogeneracji na gaz, w tym tutaj mam na myśli oczywiście również biogaz. To proszę, ale też wykorzystania ciepła odpadowego czy ciepła z odpadów. Pozwólmy panu doktorowi odpowiedzieć na słowa pana ministra, a później wrócę do pani poseł, dobrze? Pani poseł słusznie zaznaczyła, że mówimy o pewnym procesie. Źródła, które od kilku lat występują, czy są dostępne, jeśli chodzi o sfinansowanie transformacji i uczynienie rynku energii, rynku ciepłownictwa bardziej przyjaznym cenowo dla obywatela, istnieją od wielu lat. Pan minister wspomniał tylko o ostatnim okresie, stąd to moje określenie powiedziałem, że w znaczącym, natomiast znaczna część środków, które wcześniej były, państwo przeznaczyliście na zupełnie odmienne obszary, niezwiązane z transformacją energetyczną. Stąd moja uwaga. Dziękuję również pani poseł za zwrócenie uwagi, bo to jakby tylko potwierdza moje słowa. Dziękuję. Pani poseł, to ja teraz panią zapytam, bo mówi pani oczywiście słusznie o potrzebach transformacji tego sektora. Czy to jest ten moment, gdzie jest potrzebny taki jakby konsensus polityczny ponad podziałami, gdzie trzeba po prostu powiedzieć uczciwie Polakom, że za to ciepło trzeba zapłacić więcej? Przede wszystkim w Polsce nie ma strategii ciepłownictwa i celem takiej strategii powinno być dostarczanie ciepła po przystępnej cenie dla obywateli, a jest to możliwe. Nawet pamiętając o tych wyzwaniach, które sektor ma przed sobą, tak? Oczywiście, że tak. Natomiast my potrzebujemy naprawdę głębokich inwestycji i potrzebujemy pieniędzy również z Unii Europejskiej, między innymi z funduszu KPO, który jest zatrzymany przez partię Suwerenną Polską. Nie wiem w ogóle ściwie, że pan minister nie chwali się już teraz swoją partią, tylko jest przedstawiony jako Zjednoczona Prawica. Myślę, że to jest jako jakiś pewien znak. 270 miliardów, czekamy na to już prawie 850 dni. Jutro upłynie te 850 dni. I niestety, ale i to nie to chodzi tylko o energetykę czy ciepłownictwo, ale również o termomodernizację, czyli te pieniądze powinny także trafić do odbiorców ciepła po to, żeby ocieplili swoje domy i abyśmy tej energii kupowali mniej. I w efekcie powinno być tak, że to odbiorcy nie powinni być poszkodowani w tej transformacji. Oni powinni otrzymywać ciepło w przystępnej cenie. Także to powinien być cel całej tej strategii. Tej strategii po prostu nie ma i przez 8 lat nie zostało to przygotowane. Dziękuję. Pan Piotr Masłowski, Polska 2050. Jest pan wiceprezydentem Rybnika, macie swoje ciepłownie na terenie miasta. Jak więc, też wsłuchując się w to, co mówiła pani poseł przed chwilą, jak też racjonalnie dbać o jakby standing, o to, jak te firmy funkcjonują, a jednocześnie mieć na uwadze mieszkańców, wyborców? Jak to rozgraniczyć? Jaki wy macie problem z tym w Rybniku? Mamy duży problem, tak jak wszystkie miasta. Rybnik jest o tyle specyficzny, że ciepłownie, które mamy na terenie miasta, to są państwowe ciepłownie i przez te wszystkie lata nie zostały
zostały zmodernizowane. Co więcej, była nadzieja na to, że będziemy mieli ciepło odpadowe z elektrowni Rybnik, ale do tego też nie doszło i ta umowa została jednostronnie zerwana. Wiecie, jestem z miasta, które uchodziło za smogową stolicę Polski. Bardzo walczymy o jakość powietrza i nam bardzo, bardzo na cieple sieciowym i na takich rozwiązaniach zależy. Ale jestem dosłownie po spotkaniu z mieszkańcami jednej z pogórniczych dzielnic, byłem na Rymerze w Niedobczycach, gdzie zlikwidowano kilka lat temu kopalnię i tam ludzie dostali dopłaty po 1500 zł do 30-metrowego mieszkania. I no to jest dramat dla takiego człowieka. Te koszty energii związane z ogrzewaniem tak małego mieszkania są mniej więcej 3-4-krotnie wyższe niż koszt ogrzewania metra kwadratowego w domu. Nie sposób tego ludziom wytłumaczyć. Nie dziwię się im w ogóle, że są w ogromnych emocjach, bo dla nich to jest bardzo trudna sytuacja finansowa. A co gorsza, to co jej muszę powiedzieć, to patrząc na politykę PGG na tym terenie, to będzie tylko i wyłącznie gorzej. I to nie jest tak, że to COVID spowodował tą sytuację, bo wczoraj pokazywaliśmy mieszkańcom dane i ten stopniowy wzrost akurat w ciepłowni Remer zaczął się w roku 2018. Od 2018 do roku 2023 koszt energii w tej jednej ciepłowni wzrósł o 250%. Pytanie w takim razie do pana Krzysztofa Szymańskiego. Jest pan liderem Pomorskiej Konfederacji, czyli regionu, który dość szybko w ubiegłym roku zaczął być kojarzony z największym zwałowiskiem węgla w Polsce. To był taki obrazek, który nie korelował z polskim wybrzeżem. No więc pytanie o to, bo pana ugrupowanie nie widzi przyszłości dla szeroko pojętego sektora energetycznego z wyłączeniem czy z znaczącym ograniczeniem węgla w tym miksie energetycznym, w tym, z którego korzystają ciepłownie. Jak zatem uniknąć tych obrazków, które wam nie przynosiły chluby tam na Pomorzu? Jak zarządzać tym, no mam nadzieję, nie kryzysem w tym roku, ale jednak sytuacją? No tak, tutaj zdecydowanie sprawa węgla odgrywała bardzo dużą rolę, natomiast ja zacznę może od tego, że ceny surowców, co ciekawe, w tym momencie nie odgrywają tak wielkiej roli, o ile na samym początku, gdy kryzys na rynku był widoczny i te ceny surowców wpływały na ceny ciepła dla mieszkańców, o tyle teraz to już ceny surowców nie mają aż tak dużego znaczenia, ponieważ są dużo większe czynniki, które wpływają na to, jak drogie jest ciepło dla polskiego obywatela. I tutaj między innymi jednym z głównych winowajców jest system emisji, uprawnień do emisji CO2, ten system ETS. Przeolbrzymie pieniądze. Natomiast nie wolno zapominać również o pakiecie Fit for 55, który no, dostosowanie się naszego systemu do tego, żeby spełnić wszystkie wymagania Fit for 55, to jak wyliczyli eksperci, będzie w granicach od 300 do 400 miliardów złotych, z czego zdecydowana większość będzie musiała zostać poniesiona w najbliższym czasie. Warto do tego też dorzucić ten kierunek unijny, który w tym momencie jest widoczny, gdzie no, została wytoczona w zasadzie wojna z paliwami kopalnymi i próbuje się tego zakazać. Ten kierunek jest aż nadto widoczny, ale ja tutaj się nie zgodzę z tym, żeby minister Kowalski zrzucał całkowitą odpowiedzialność na Unię Europejską z tego względu, że również na naszym terenie jest ogromna ilość zaniechań i zaniedbań. Przez te 8 lat nie wydarzyło się w zasadzie nic, co pomogłoby systemowi ciepłownictwa w Polsce rozwinąć i dostosować się do innych surowców. Dlatego właśnie Konfederacja opowiada się za tym, że jeśli w tym momencie mamy taką sytuację, że Polska w zasadzie opiera się na węglu, to nie możemy w imię ideologii unijnej, jakiegoś klimatyzmu, radykalnie z tego rezygnować.
i obiecywać jakieś takie, tak jak tutaj przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej prezentuje, myślenie życzeniowe, zmiana surowca, no ale na jaki? Ja powiem szczerze, że no, pracuję w przemyśle ciężkim, gdzie zwraca się uwagę na coś takiego jak rozwój technologii. Ja osobiście zajmuję się R&D, czyli rozwijaniem technologii. I oprócz tych wydmuszek politycznych, otwierania szampanów i wytyczania nowych kierunków, ale tylko takich medialnych czy politycznych, to nie widać tego, żeby za tymi decyzjami, za tymi propozycjami szło wsparcie dla rozwoju technologii. I to nie jest dobry pomysł, żeby bez promowania, bez wspierania rozwoju konkretnych technologii teraz na siłę kolanem przepychać, żeby system ciepłowniczy w Polsce przerzucał się na coś, czego nie ma, na coś, co w tym momencie w Polsce nie istnieje. I tutaj tarcze absolutnie nic nie dadzą, żadne programy socjalne nic nie dadzą. Tutaj w starciu z regulacjami unijnymi, w starciu z wszystkimi, na przykład kosztami pracy, czy regulacjami pozostałymi, które wprowadził PiS, to już nie tarcza, tylko okopy, fosa, mur obronny są potrzebne i ja niestety, ale podejrzewam, że takie leczenie objawowe problemu, gdzie zastanawiamy się nad tym, co tu teraz zrobić z wynikiem wszystkich zaniedbań, czy wynikiem wszystkich regulacji, czyli tymi wysokimi cenami, to nie jest dobre rozwiązanie. My powinniśmy rozmawiać o tym, jak ten problem rozwiązać przyczynowo, a nie objawowo, bo koszt tego wszystkiego ostatecznie ponoszą przedsiębiorcy i co dziwne również spółki ciepłownicze, które PiS postanowił stłamsić, żeby tylko wygrać wybory w październiku. Panie przewodniczący, dziękuję. To w takim razie, panie ministrze, pytanie do pana. Pan Szymański poruszał temat tych tarcz. No więc są wybory. Oczywiście łatwo byłoby wyborcom dać, obiecać. Znowu będziemy dopłacać do ciepła, aby tych podwyżek państwo, nasi wyborcy, nie odczuwali aż tak dotkliwie. No więc pytanie, na ile prawdą jest to, że tej tarczy nie możecie obiecać, bo Komisja Europejska nie zgadza się na powielenie tego systemu, który był już wdrożony w Polsce, a na ile to jest tak naprawdę problem i wyzwanie budżetowe? Jeszcze raz, dyskusja merytoryczna jest możliwa wtedy, kiedy wszyscy czytamy z jednej kartki, co do faktów nie dyskutujemy. Jeżeli państwo są nieprzygotowani do tego, żeby zrozumieć, co oznacza słowo deficyt, no to mam z tym ogromny problem. Deficyt oznacza to, że 33 miliardy złotych z uprawnień CO2 bezpowrotnie w zeszłym roku z polskich firm zostało wytransferowanych za granicę. Nie wróciło w żaden sposób do budżetu. W związku z tym, jeżeli pani Sowińska, która 9 grudnia 2021 roku głosowała za tym wysokimi cenami energii i ciepła, dlatego że nie poparła stanowiska polskiego Sejmu wspierającego reformę unijnego systemu handlu emisjami przed Radą Unii Europejskiej, która była w połowie grudnia. I pani zagłosowała za tym, żeby właśnie żeby ten koszt parapodatku nakładanego na cenę energii i ciepła dla milionów Polaków był jak najwyższy, no to trudno. Chcę przypomnieć, że za tę politykę regulacyjną odpowiada nie kto inny jak Frans Timmermans, czy właściwie odpowiada, więc polityk lewicy. I to lewica w sposób regulacyjny doprowadziła do tego, że dzisiaj w żadnej spółce ciepłowniczej, bo warto, żeby państwo zaczęli rozmawiać z prezesami i zarządami spółek ciepłowniczych. No nie sposób zaplanować jakichkolwiek inwestycji, kiedy cały czas koszt uprawnień CO2 zmienia się jak w kalejdoskopie. Jeszcze raz powtórzę, PGE w tym roku zapłaci 26 miliardów złotych za CO2. W zeszłym roku to było kilkanaście miliardów złotych. Nie wiemy, ale też, panie ministrze, żeby oddać sprawę, to będzie 40 miliardów złotych. To nie jest nic, żadna sytuacja, która was zaskoczyła, prawda? Nie wiedzieliście o tym, tak? Ale z czego się pani śmieje? Może mnie pani posłuchać? Dobrze, chciałabym się odnieść do pana. Dobrze, pozwólmy skończyć panu ministrowi, później oddam pani głos. To pani kolega Frans Timmermans doprowadził do tego, że Unia Europejska powiększa deficyt uprawnień CO2 dla Polski, czyli więcej pieniędzy idzie na
na transformację energetyczną innych państw z polskich firm. Jeżeli nie będzie konsensusu politycznego do tego, że w ten sposób polskie firmy są okradane z pieniędzy na inwestycje, na transformację i potem właśnie musimy tworzyć tarcze antykryzysowe po to, żeby cena energii i ciepła była akceptowalna. A pozwolilibyście sobie w tym kolejnym roku budżetowym na podobne rozwiązanie, czy ono po prostu jest już zbyt dotkliwe? Jeszcze raz. Skoro pojawił się nowy koszt w polskiej gospodarce, 30-40 miliardów złotych, pojawił się ten koszt. Tego kosztu nie było dwa lata temu. To teraz, żeby tworzyć tarcze antykryzysowe, musimy się zapożyczać i w budżecie ten koszt, czyli de facto finansować wydrenowanie z Polski pieniędzy. Więc jakie jest rozwiązanie? No rozwiązanie jest zlikwidowanie tego kosztu, czyli zlikwidowanie tego narzutu, jakim jest EU ETS na polskie ciepło i energię, a nie dopłacanie, bo z dnia na dzień, gdybyśmy suwerenna Polska, moja formacja przygotowała taką ustawę, zeszli z EU ETS-u, to cena energii w Polsce spada o 40%, cena ciepła spada o 30%. Kropka. I w tej sprawie powinniśmy wszyscy mówić. I jeżeli ja nie potrafię przemówić do pani z lewicy, której polityk odpowiada za to, że w Polsce są wysokie ceny i energii, to lewica za to odpowiada. Pani Sowińska głosuje za tym, że akceptuje ten system. I nie mamy konsensusu społecznego, żeby Polacy płacili mniej za energię i za ciepło, no to ja rozkładam ręce. Szanowni Państwo, jeżeli mogłabym wejść słowo, bo proszę, chciałabym się odnieść, dobrze? Bo ja rozumiem, że pan nie rozumie, czym są i jaki jest cel w ogóle ETS-ów. I niestety, ale wokół ETS-ów tworzona jest od wielu lat dezinformacja. I to w szczególności za sprawą suwerennej Polski, do której pan Kowalski należy. System ETS to oczywiście narzędzie finansowe, które ma zachęcić firmy, które emitują dwutlenek węgla czy inne gazy cieplarniane do transformacji energetycznej. Przez wiele lat te pieniądze trafiały wyłącznie właściwie do budżetu. Mieliśmy dodatni tutaj bilans i niestety nie zostawały przeznaczane przez rząd na transformację energetyczną. Więc jeżeli mówimy o okradaniu polskich na przykład ciepłowni, no to rząd polski okradł polskie ciepłownie, dlatego że pobierał ten podatek, czyli podatek ETS-u i nie przeznaczał tego na transformację energetyczną. Więc to jest pierwsza rzeczka. I rozwiązaniem tutaj nie jest reforma, o której pan Kowalski dobrze wie, że ona nie jest możliwa, bo sam przyznał, że uchwała została przyjęta w 2021 roku, no to pytanie jest, dlaczego do tej reformy nie doprowadziliście? Dobrze pan wie, a jeżeli pan nie wie, to niech się pan dowie, że Unia Europejska prowadziła śledztwo, czy dochodzi do spekulacji i jaki to ma wpływ na ceny ETS-u. I okazało się, że ma to niewielki wpływ na ceny ETS-u. Także doskonale pan moim zdaniem o tym wie albo powinien wiedzieć. I niestety, ale być może celowo wprowadza pan opinię publiczną w błąd. Jeżeli chodzi o... Może pół zdania, komentarza również. Już ostatnie zdanie, lukę, która wystąpiła w ubiegłym roku. Oczywiście wiedzieliście, że do tej luki dojdzie, bo to było wiadomo od wielu, wielu lat. Nie zrobiliście nic, żeby do niej nie doszło, czyli rozwiązaniem nie jest tutaj reforma, ale przede wszystkim transformacja energetyczna. I ostatnie zdanie, tu jest 33 miliardy, a tak naprawdę my nie wzięliśmy z Unii Europejskiej 270 miliardów z KPO. I to jest bilans dramatyczny dla Polek i Polaków. To panie doktorze, zanim pozwolę panu się odnieść, to zadam panu jeszcze pytanie i kolejne sobie pan sam już ustali. Czy nie jest też tak, bo oczywiście jakby sytuacja Polski jest specyficzna i ona niekoniecznie wynika tylko i wyłącznie z paliwa, czy z paliw, rodzaju paliw, które używamy w systemie ciepłowniczym, ale faktem jest, że Polska jest specyficzna, jeżeli chodzi o Unię Europejską, jeżeli chodzi o rozległość tego systemu sieci ciepłowniczej w Staje się, Polsce. Że jesteśmy drudzy co do wielkości Europy. Tak, ona jest ogromna i przez to ma swoje też problemy. Tak? Duży też ma większe problemy. Jeden problem nakłada się na drugie. Czy w takim razie ta rozległość sieci nie jest problemem? Nie powinniśmy się bardziej rozpraszać?
Znaczy problem tak zwanego rozrastania się miast, w związku z czym tej dostępności energii cieplnej jest bez wątpienia jedną z kwestii, która jest podejmowana jako element tych kryteriów ekonomicznych, które zasądzają o tym, czy dana inwestycja jest mniej lub bardziej opłacalna, albo w jakim okresie ona staje się opłacalna. Więc tak, natomiast tutaj jest też inna kwestia. Te sieci w tej chwili są sieciami już bardzo starymi, są bardzo mocno wyeksploatowanymi. Zatem dzisiaj to nie jest oczekiwanie na teraz, to jest oczekiwanie, które powinno było być zrealizowane parę lat temu. To powinien być taki pierwszy punkt pokazujący, że ta sieć powinna być remontowana, naprawiana po to, abyśmy tam, gdzie to jest możliwe i gdzie ta sieć już istnieje, mogli z tej sieci korzystać i żeby nie zdarzały się zdarzenia, które mają charakter bardzo nieoczekiwany, gdy w środku zimy nagle coś pęka, szczela i okazuje się, że to nie działa. W związku z czym tutaj jest znowu opóźnienie. Tutaj nie ma tego elementu pokazującego sposób postępowania całościowy, strategiczny, pokazujący chcemy zmienić, remontujemy sieci, pokazujemy w jaki sposób to można zrealizować, pokazując środki. Te środki są w Unii Europejskiej, my po prostu z nich nie chcemy skorzystać. My, mówię tutaj w sensie obecnie zarządzający. I dosłownie dwa zdania komentarza do wypowiedzi pana ministra. Wspomniał pan o tym, że ceny zmieniają się jak w kalejdoskopie. No to ja już naprawdę nie rozumiem tej schizofrenii, którą w państwu uprawiacie, realizując rozporządzenie, w którym państwo zmieniacie warunki ustalania ceny, dodając do elementu istotne element wspólny, który się nazywa nieprzewidywalność. Jeśli państwo nie jesteście w stanie przewidzieć tego, co się może wydarzyć, to teraz tą nieprzewidywalność i istotność zmian ceny przekładacie w sposób bezpośredni na podmioty gospodarcze, które nie będą w stanie realizować i uelastyczniać swoich taryf, cen, które płacą, zależnie od tego, co się będzie działo. Mówiąc wprost, to działanie, które jest realizowane tym lipcowym rozporządzeniem, które w sposób urągający jakiejkolwiek dyskusji dało 7 dni instytucjom na to, żeby mogło się do niego wypowiedzieć. Dalej, ono wprowadza rozwiązanie, które dla prawa nie powinno istnieć, mianowicie retroakcję. To znaczy wszyscy ci, którzy złożyli wnioski taryfowe przed, nie zostaną rozpatrzeni i muszą złożyć te wnioski na nowo lub uzupełnić poprzednie zgodnie z nowo powstałym prawem. No, to są rzeczy niebywałe. Tak się nie postępuje w państwie prawa, aczkolwiek no tu chyba wielkiego zdziwienia nie ma, jeśli chodzi o to państwo prawa w państwa wydaniu. Bez możliwości wsparcia dla systemu ciepłownictwa wynikającego z dwóch elementów. Ta cena, którą my płacimy, składa się zawsze z dwóch. To znaczy się mamy cenę jednostkową i wolumen, czyli ile zużyjemy. Zasada powinna być taka, zrobić wszystko, aby poprzez termomodernizację zmniejszać wolumen zużywanego ciepła energii. Dwa, doprowadzić do sytuacji, w której to, co stanowi ten element kosztotwórczy, stawało się coraz bardziej efektywne. A ta efektywność w rozumieniu Unii Europejskiej sprawi, że stanie się również bardziej zielone. I tutaj u nas na Śląsku nie będziemy mieli chlubnych niestety rekordów dotyczących tego, ile osób umiera w związku z niską emisją, dlatego że rezygnuje z ciepła, które jest drogie, które państwo niestety w tej chwili nam dostarczacie. Świeżo dostępne badania również dla Rybnika, które pokazują, że pomiędzy niską emisją, oprócz chorób, jest również związek pomiędzy inteligencją dzieci. Mamy świeże badania, które to pokazują. To jest konkretny problem i 8 lat braku strategii, sposobu postępowania, który sprawia, że dzisiaj nie mamy rozwiązania. Nawet wasz fundusz modernizacyjny, który powołaliście w 2022, nie rozwiązuje problemu, a jedna z pierwszych kwestii dotyczyła tego, że co? No nie ma pieniędzy. No to albo planujecie, albo bierzecie odpowiedzialność, albo po prostu zmieńmy tą władzę. Panie ministrze, pozwolę panu odpowiedzieć, no bo konkretne... Znaczy to jest kompletny jakiś absurd. Znaczy Komisja Europejska i Frans Timmermans odpowiada za taki prowadzony system EU ETS, którego uprawnienia zmieniają się w zasadzie z minuty na minutę. Raz kosztują 100 euro, raz kosztują 50 euro, raz 70 euro. Ten koszt jest przerzucany na polskie firmy. Państwo kompletnie z lewicy i z opozycji nie widzicie tutaj roli Komisji Europejskiej i tej regulacyjnej, antyspołecznej polityki. Kompletnie tego nie dostrzegacie. Kiedy rozmawiamy o rzeczy fundamentalnej, zwykłej, prostej. Deficyt CO2.
Czyli polska gospodarka traci 30-40 miliardów rocznie, wy tego kosztu nie widzicie. No to ciężko z państwem po prostu rozmawiać. Mówicie jakieś banialuki, w żadnej transformacji nie jest możliwe zbudowanie systemu elektroenergetycznego przez 4, 5, 8, 10, 15 lat. Proste pytanie intelektualne, pomogę państwu. Czy chcecie, żeby 26 miliardów złotych zamiast na uprawnienia CO2 zostały w PGE na inwestycje w transformację energetyczną? Bo ja chcę. Proste pytanie. Jeżeli te 26 miliardów złotych zamiast na uprawnienia CO2, które pani Sowińskiej, jeszcze raz mówię, nie wracają do budżetu państwa, proszę się tego nauczyć, zostaną w PGE, to wybudujemy za to elektrownię jądrową, będą inwestycje i tak dalej. To jest proste pytanie. Dobrze, czy chcecie, żeby ten koszt zostawał w polskich firmach? Bo ja chcę. Nie. A wy nie chcecie, a pani nie chce. Panie czyli ministrze, PGE, jeszcze raz, ja panu PGE, powiem, która jest ostatnie zdanie. Pieniądze. No to jeszcze to ostatnie zdanie. Fundacje, ostatnie. Proszę mi pozwolić dokończyć. Proszę mi pozwolić dokończyć. Proszę mi pozwolić. Spółka akcyjna PGE. Panie ministrze, dobrze pan o tym wie. Intelektualnie pani wytłumaczę. PGE ponosi jako spółka akcyjna koszt 26 miliardów złotych. Musi, intelektualnie pani wytłumaczę, musi ten koszt przerzucić na taryfy. O 26 miliardów złotych ma mniej na inwestycje. A pani mówi o transformacji energetycznej. A panie ministrze, ja zapytam. Panie ministrze, jaką ma pan relację, panie ministrze, czy generalnie rząd, który pan reprezentuje z Maroszem Szewczowiczem, bo za chwilę Timmermansa nie będzie, argument też upadnie, więc pytanie. No, czy... To będzie kwestia dotycząca, można powiedzieć, konkurencyjności europejskiego przemysłu, który pod naporem Zielonego Ładu się po prostu wali, będzie przedmiotem kampanii do Parlamentu Europejskiego we wszystkich państwach. No dobra, ale z Szewczowiczem łatwiej wam rozmawiać? My musimy zmienić Komisję Europejską, żeby Franz Timmermans i Lewica, jak pani Anita Sowińska, nigdy nie rozwalali już gospodarek Unii Europejskiej. Bo to przez Franza Timmermansa PGE jest okradane z 26 miliardów złotych. Pani Sowińska kompletnie tego intelektualnie nie rozumie, że te 26 miliardów złotych mogłoby być przeznaczone na inwestycje, a nie jest. Pani ja tego pana nie rozumie. Obrażam. Dziękuję. Ja nie obrażam. Pani tego nie rozumie. Pani tłumaczę. Proszę się wyrażać, naprawdę. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby PGE inwestowało 26 miliardów na przykład w odnawialne źródła energii, ale tego nie robi. I ja panu powiem, dlaczego jest potrzebny ETS. Bo rzeczywiście my musimy mieć kontrolę nad tym, że to idzie na transformację energetyczną, a nie na przykład na dezinformację na billboardach, a nie na przykład na fundacje, a nie na przykład na kampanie wyborcze PiS-u, a nie na przykład na wszystkie inne cele, na przykład na media regionalne. Także musi być nad tym kontrola i co więcej, te wpływy z ETS-u nie mogą iść tylko na wielkie firmy energetyczne, ale również dla odbiorców indywidualnych, na przykład na termomodernizację budynków. Skąd ci ludzie mają mieć pieniądze na to, żeby ocieplić swoje budynki, żeby wymienić źródła ciepła? To jest jeden system naczyń połączonych. I na to muszą się znaleźć pieniądze i to niestety wy okradzacie Polki i Polaków, między innymi z pieniędzy z KPO. 270 miliardów, które nie dotarły do Polski przez wasz upór i przez waszą głupotę. Pan prezydent. Jedna rzecz, panie redaktorze, bo mam dane, bo ściągnąłem właśnie dane z PGE. Tylko dla państwa informacji. W tym roku to jest 26 miliardów złotych na ETS czy CO2. W 2022 roku to było... A nadmiarowe zyski? Ile mieli nadmiarowe jeżeli zysku? Mogę, ale no, proszę posłuchać. No... Proszę oni posłuchać. Są. Proszę posłuchać. A ile pan posłuchać. Dobra, panie ministrze, jedno zdanie, by dokończyć dane z PGE. Ja rozumiem, ostatnie. Że pan jest. Ale czy może pani posłuchać, ile pani może? Pani poseł, pozwólmy panu ministrowi skończyć jednym zdaniem, a później do pana prezydenta. Myślę, że warto słuchać dobrych dań. 26 miliardów w 2023, w 2022 roku 20,3 miliardów. Jakie biedne te spółki energetyczne, panie ministrze. Ale dlaczego? Pani poseł, pozwólmy skończyć panu ministrowi, bo... Ale dlaczego pani przeszkadza? Dlaczego pani przeszkadza co do danych? A w roku 2021 11,5 miliarda, czyli w półtora roku koszt ETS-u dla PGE z 11,5 miliarda zwiększył się do 26 miliardów złotych. I pani Sowińska nie rozumie tego. Dobra, pani tego nie rozumie. Doskonale rozumiem, że spółki energetyczne miały nadmiarowe zyski i niestety, ale to wy zablokowaliście
ustawę Lewicy o tym, żeby tymi zyskami się podzielić. To ja mam prośbę do państwa. Niestety, ale tak było. Oddam głos panu prezydentowi, a później przeniesiemy się już absolutnie na polskie poletko, by już zejść z systemu ETS. Skupimy się na tym, co wy jako przedstawiciele ugrupowań politycznych możecie zrobić. Panie prezydencie. Myślę, że moja wypowiedź będzie doskonałą okazją do tego, bo żeby zaspokoić głód intelektualny pana ministra, to wydaje mi się, że pieniądze z KPO są jednak zdecydowanie większe niż to, co płacimy w ETS-ie, a nie zapominajmy o tym, że to jest poza tym Fundusz Sprawiedliwej Transformacji nowe narzędzia finansowe Unii Europejskiej, które pozwalają nam tam zmiany dokonać. Ten węgiel się skończy. Jestem z miasta, gdzie są kopalnie i proszę mi wierzyć, że kilka lat temu mieliśmy 14 tysięcy domów opalanych węglem, dzisiaj to jest 5 tysięcy. Nawet sami górnicy to robią. Jeżeli pan się tak troszczy o społeczeństwo, to ja proszę o to, żeby ich w tym wesprzeć. Mówi pan o regulacjach. Z czego pan chce produkować? To ja... Proszę powiedzieć. Ja myślę, że będzie okazja, na ten temat jeszcze odpowiedzieć. To znaczy możliwości mamy wiele, których w ogóle nie wykorzystujemy. Ja panu powiem, to znaczy od wielu lat na przykład nie robimy nic z sieciami energetycznymi i nie wykorzystujemy ciepła, które... A wie pan, z czego nowa elektrownia... Właśnie próbuję, niech pan prezydent odpowie. Faktycznie chcę odpowiedzieć. Odpowiem tak. Nowa elektrownia Rybnik 2050, którą buduje rząd, będzie zasilana gazem, a nie węglem z rybnickich kopalni. Także proszę się nie kompromitować, bo nie zna pan lokalnej sytuacji. Czym węgiel zastąpić w produkcji ciepła? Znaczy, mamy możliwości wiele. Od fotowoltaiki, od innych odnawialnych źródeł energii poprzez wodór. Nam się marzy, żeby rybnicki okręg węglowy stał się rybnickim okręgiem wodorowym. Przeszkadza pan. Jeszcze jedna rzecz odnośnie regulacji. Odpowiedziałem już na to pytanie, proszę słuchać. Odpowiem jeszcze na temat regulacji, bo to jest taka sytuacja, w której pan minister przerzuca na Unię Europejską, a ja podam przykład z Opola. Spółdzielnie energetyczne, budowanie rozproszonej energetyki, chociażby wykorzystującej biogazownię, o której pan mówi, one na chwilę obecną są możliwe dla terenów wiejskich, nie są możliwe dla miast. I to jest regulacja rządowa. I mieszkańcy Komprachcic, Dobrzenia Wielkiego, tych części, które zostały wcielone do Opola, nie mają takiej możliwości. Ci ich sąsiedzi, którzy zostali w tych gminach wiejskich, mają taką możliwość. I od lat słuchacie uwag na ten temat i też ich nie słyszycie. Przerzucacie cały czas odpowiedzialność na Unię Europejską, bo tak jest łatwiej. Na pytanie, szanowni państwo, czym zastąpić węgiel produkcji ciepła, pan mówi wodór i fotowoltaika. Ja mogę odpowiedzieć. Ja myślę, że pan prezydent myślał o fotowoltaice skojarzonej z pompami ciepła, więc to tak, myślę, że to o to chodziło. Pani poseł, proszę dać mi jeszcze chwilkę, bo pan Krzysztof Szymański nie uważam, że siedzi cicho, ale generalnie stara się, by ciosy go nie dosięgnęły, więc jakby nie pozwolę na to, by tak sobie czekał na pytanie. Panie przewodniczący, pytanie w takim razie jeszcze, bo pan doktor mówił o tym rozporządzeniu rządowym w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń za ciepło. Nie chcę przytaczać jakby całego wywodu pana doktora, ale generalnie jest to uniemożliwienie albo jakby ograniczenie części zysków, które firmy ciepłownicze mogłyby uzyskać z troską, tak autor tych rozporządzeń, z troską o mieszkańców, by po prostu nie doprowadzić do jakby skokowego wzrostu cen energii. No więc pytanie też do pana. Konfederacja, liberalna partia. Powinno się faktycznie ten rynek ciepłowniczy możliwie jak najbardziej rozregulować, uwolnić, by po prostu firmy ciepłownicze mogły zarobić, a przez to mogły zainwestować, dostarczając w ten sposób mieszkańcom w perspektywie oczywiście za kilka lat to tańsze ciepło? Pozwolę sobie rozpocząć jednak od tego, że nie chciałem uczestniczyć w tej wojnie, która przed chwilą się odbyła w studio. I naprawdę ciężko się słucha pana, panie ministrze. To takie poczucie wyższości nad wszystkimi oponentami politycznymi to jest cecha charakterystyczna PiS-u. I to ogólnie bardzo, bardzo słabe w debacie publicznej, żeby w taki sposób odnosić się do kogoś, kto po prostu się z panem nie zgadza. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, panie redaktorze,
To jest tak, że powinniśmy przede wszystkim patrzeć na system ciepłownictwa jako na cały łańcuch. I tutaj począwszy od regulacji przez pozyskiwanie, zabezpieczanie surowców, magazynowanie, produkcję, konsumpcję. Natomiast mam wrażenie, że ten projekt uwzględnia tylko i wyłącznie bezpieczeństwo konsumenta. Nie uwzględnia czegoś takiego jak bezpieczeństwo producenta. Nie przewiduje takich w zasadzie dla gospodarki fundamentalnych wartości jak stabilność i przewidywalność. Przecież do niedawna jeszcze rząd finansował czy współfinansował wymiany pieców węglowych. Potem na szeroką skalę zakrojona akcja współfinansowania rozbudowy sieci gazowych, potem pompy ciepła. Po kolei to jest wszystko odwoływane w takim tempie, że szczerze powiedziawszy można się w tym pogubić. I nie mając żadnej strategii, tylko reagując ad hoc na jakieś regulacje, które się pojawiają w Unii Europejskiej, no to jest w zasadzie droga donikąd. I dlatego Konfederacja postuluje, żeby nie zajmować się samym końcem tego łańcucha, tym, co pan redaktor wspomniał, czyli zabezpieczeniem interesu tylko konsumenta, no, nie ukrywajmy po to, żeby wygrać najbliższe wybory. Natomiast, żeby to uzdrowić systemowo, no to trzeba zdecydowanie spojrzeć na te etapy wcześniejsze. I tak jak pan redaktor wspomniał, tutaj zniesienie ogromnych regulacji, uwolnienie tego rynku, uwolnienie cen jest pierwszą z dróg. Manipulowanie cenami, które są przecież bardzo silnie powiązane z popytem i podażą, no doprowadzają właśnie do takiego Frankensteina, z którym mamy teraz do czynienia, że już 123 palec i piąta noga jest przyszywana do tego systemu, a dalej to nie działa. Taka hydra, jedną głowę odcinamy, dwie kolejne wyrastają i rząd bohatersko z tym walczy. Absurdalne podejście, wynikające tylko i wyłącznie z chęci kontrolowania, z chęci narzucania własnych regulacji, z chęci szukania jakiegoś interesu politycznego, a nie z chęci dobra Polaków. Gdyby rząd chciał dobrze, to mógłby zacząć od tego, żeby zminimalizować opodatkowanie energii, opodatkowanie ciepła, tak żeby Polacy mieli mniejsze koszty, no ale tego nie zrobi, bo przecież na tym rząd zarabia. I mamy takie błędne koło, z którego wyjścia z tą ekipą rządzącą nie widać. To pani poseł, ja zapytam, bo mało miałem okazji, by panią pytać, bo zwykle wywoływana była pani przez pozostałych tutaj panów zebranych w studio. Jak w takim razie ciepłownikom pomóc w zmianie tej struktury miksu, który z którego są zmuszeni korzystać? Jak pomóc po prostu temu sektorowi? Czy pełne uwolnienie byłoby rozwiązaniem? Przede wszystkim trzeba pomóc inwestycyjnie przez projekty, na przykład organizowane przez MFOŚ. I może zacznę od tego, jak ten miks ciepłowniczy powinien wyglądać. Oczywiście po pierwsze OZE, i tutaj mam na myśli biomasę, aczkolwiek tutaj też trzeba być uważnym i musi to być zgodne z pewną strategią, dlatego że wiadomo, że te limity biomasy również mają pewne ograniczenia, ale mam tu na myśli również panele fotowoltaiczne, ale w połączeniu z magazynami energii. To również eksperci podkreślają, że to jest konieczne, żeby rozwijać magazyny energii. Ale skąd na to pieniądze brać w tych firmach? Trzeba brać przede wszystkim z KPO, ale oczywiście również z wpływów ETS-ów, tak? Natomiast jeszcze kończąc ten temat tego miksu ciepłowniczego, no to jest oczywiście ciepło odpadowe i właściwie to powinno być jakby analizowane lokalnie jako pierwsze, bo to na lokalnym takim gruncie wiemy na przykład, czy są jakieś przedsiębiorstwa, które mają nadwyżki tej energii, bo produkują inne produkty, ale mogą się tym ciepłem później podzielić i zwiększyć tym samym efektywność. Ale również to jest kogeneracja i tutaj mam na myśli jakby produkcję zarówno ciepła, jak i energii elektrycznej razem, przede wszystkim z gazu,
ale w tym również oczywiście z biogazu, no i spalarnie, spalarnie odpadów. Także to jakby zamyka ten miks ciepłowniczy. Natomiast z drugiej strony trzeba również inwestować w termomodernizację budynków, bo to są naczynia połączone. My musimy, najlepsze ciepło jest takie, którego się po prostu nie zużywa. Czyli jeżeli te domy będą o wiele bardziej efektywne, wtedy tej energii nie będziemy zużywać. I na koniec myślę, że kluczowym jest również pomyślenie o całym systemie, jak to powinno funkcjonować. I uważam, że błędną drogą jest w ciepłownictwie i pójście w stronę centralizacji, a powinna być raczej decentralizacja, czyli przede wszystkim postawienie na spółdzielnie energetyczne, które powinny być współzarządzane zarówno przez samorządy, jak i lokalną społeczność, ale także włączone powinny być lokalne przedsiębiorstwa, dlatego że to właśnie lokalna społeczność wie najlepiej, jak wytworzyć energię na ich terenie, ale również jak spożytkować i jak magazynować. Także tu niestety, ale spółdzielnie energetyczne w Polsce się nie rozwijają, jest ich raptem kilka i niestety, ale to są blokady prawne. Dziękuję pani poseł. Jeśli można, do pani poseł Sowińskiej tylko jedną rzecz chciałbym ze swojej perspektywy powiedzieć, jak to wygląda. Pani tak mówi o tej transformacji energetycznej, o tych ETS-ach, że to jest zachęta. Nie, proszę pani, to nie jest zachęta. ETS to jest terroryzm gospodarczy, bo to polega na tym, że albo robisz tak, jak ci mówimy, albo splajtujesz. I to oczywiście, no nie, że to, nie, panie, generalnie lewica, socjaliści czy Unia Europejska ma takie tendencje, żeby wymyślać swoje... Panie przewodniczący, ja prosiłem, byśmy ten ETS zostawili, bo on podpala dyskusję. Musimy się do tego dostosowywać. Nie wyczerpujemy. Jeżeli pani widzi cały szerszego kontekstu, no to mi bardzo przykro, a szerszym kontekstem są zmiany klimatyczne. Jeżeli chce pan, żeby pana dzieci żyły i żyły w zdrowiu... Każdy chce, pani poseł. No to powinien być to... Musimy zmierzać do brzegu, a jeszcze chciałem trzech panów zapytać krótko, więc pani Panie Piotrze, pan Piotr Masłowski, wiceprezydent Rybnika Polska 2050. Krótkie pytanie. Pokrycie siecią ciepłowniczą w Rybniku na jakim poziomie mniej więcej? Kilku procent tylko. Tylko kilka procent. Tak, okej, bo to nawet ułatwia mi zadanie drugiego pytania, bo Rybnik nie jest małym miastem, ale jest dość specyficznym miastem. Ono, no nie chcę teraz nikogo tutaj obrazić, ale raczej ma taki charakter mało miasteczkowy. Nie są to bloki, to jest w większości to są domy jednorodzinne. Taka jest specyfika po prostu całego tego okręgu rybnickiego. No więc pytanie, czy problem jakby tego systemowego ciepła, które mamy w Polsce, powinno być rozwiązywane tym, by zmuszać Polaków, czy jakby pomagać Polakom na tą produkcję ciepła na własny użytek i w ten sposób powinniśmy wydawać pieniądze, już nie patrzeć na modernizację dużych ciepłowni i sieci przesyłowych, a starać się ułatwiać inwestycje indywidualne? Trzeba robić jedno i drugie. Znaczy mój dom moją elektrownią, pełna zgoda, powinniśmy wspierać, a na chwilę obecną mamy masę blokad administracyjnych spowodowanych między innymi przez rząd, żeby się tak stało, chociażby możliwość korzystania z fotowoltaiki, ale nie da się wyłączyć systemów ciepłowniczych, chociażby ze względu na to, że one bardzo często zasilają budowę wielorodzinną, a tam często mieszkają ubożsi ludzie, którzy paradoksalnie dzisiaj więcej za to płacą. I tym rozwiązaniem jest energetyka rozproszona i tu się zgadzam z moimi przedmówcami, że to jest kierunek, na który powinniśmy postawić. A jak jestem przy głosie, jeszcze jedno zdanie. Ja mam pełną świadomość, że z węgla nie zrezygnujemy z dnia na dzień, ale to się po prostu dzieje, a my na chwilę obecną nie mamy strategii i pomysłu na to, czym go zastąpić i bardzo się dziwię, że to minister mi zadaje to pytanie, bo ja bym chciał usłyszeć odpowiedź od ministra, jaki rząd ma na to pomysł. Pan doktor Bartłomiej Gabryś, Koalicja Obywatelska. Rozmawialiśmy też o tym, że jakby kluczowe do poprawy wydolności całego systemu jest kwestia modernizacji sieci przesyłowych ciepłowniczych. I tak jak jakby w tej energetyce, ma na myśli wytwarzanie energii elektrycznej, już jakby dorośliśmy, jakby pojawiło się to w przestrzeni medialnej, jest to też akceptowalne przez zwykłego Polaka, chciałem powiedzieć Kowalskiego, ale to tutaj
zwykłego Polaka. Jest jakby to akceptowalne, że te koszty na modernizację sieci przesyłowej w energetyce trzeba realizować. Tak, jeżeli chodzi o sieci ciepłownicze, wydaje się, że to jest taki temat, powiedzmy, mniej sexy, tak? Tych zim nie mamy, łatwo to usprawiedliwić, że nie trzeba, bo coraz mniej z tego będziemy korzystać. Macie szansę stworzyć nowy rząd. Wasze ugrupowanie ma największe taką szansę. Czy wy widzicie faktycznie palącą potrzebę wpompowania ogromnych środków w tego typu działania, modernizację sieci ciepłowniczej, czy patrząc właśnie na choćby kwestię coraz mniejszej ilości ciężkich zim, no wydaje się, że to są wydatki takie niekoniecznie uzasadnione. Komfort psychiczny, komfort termiczny to są takie elementy, które są bezwzględnie wymagane przez każdego z nas i tutaj nie ma dyskusji tak czy nie. Ja tylko przypomnę, że utrata tej energii, która przepływa przez systemy, które są nieefektywne, dzisiaj jest mierzona w kategoriach około 11-12%. Tyle tej energii tracimy. Zatem warto powalczyć o te 10-11%, które sprawi, że cena będzie niższa. Mówimy tutaj o pewnym postępowaniu długoterminowym i jeżeli zgadzamy się co do sieci energetycznych, które dzisiaj są niewydolne, które pokazują, że choć mamy fotowoltaikę na dachu, to bardzo często ona nie pracuje ze względu na sieci, które nie są w stanie jej odebrać, to mając świadomość tego, że jest to pewien program strategiczny, długoterminowy, o charakterze inwestycyjnym, ma on jeden cel. W ostatecznym efekcie będzie mowa o tym, że po prostu cena ciepła dla użytkowników będzie niższa. Nie w każdym miejscu da się rozwiązanie indywidualne wprowadzić. Nie każdą osobę stać na rozwiązanie indywidualne, dlatego to, jak wspomniał pan prezydent, są miejsca, w których to ciepło systemowe po prostu jest niezbędne, dlatego utrzymanie tej sieci i jej usprawnienie po to, by jej obniżać koszty, wydaje się być kluczowe. Dziękuję. I pan minister na koniec naszego spotkania z pytaniem jeszcze o uwzględnienie interesu firm ciepłowniczych. Powtarzał pan wielokrotnie, że to są w dużej mierze spółki Skarbu Państwa, które mają też obciążenia wynikające z działalności w tym sektorze. No więc jak uwzględnić ich interes? Oni potrzebują te środki na inwestycje, by to ciepło było tańsze. No więc jak im pomóc? Bo to rozporządzenie, które ja wiem, było napisane w Ministerstwie Klimatu i łatwo się panu, siedząc w Ministerstwie Rolnictwa, od niego odciąć. Ale no właśnie jak zadbać o ten interes firm ciepłowniczych z tą perspektywą długoletnią, ale że Polakom będzie też przez to wygodniej, może i też taniej. Jak podaje zresztą portal WNP, największym problemem, jeżeli chodzi o ciepłownictwo, jest sektor małych i średnich ciepłowni, tych samorządowych. Jestem zwolennikiem tego, żeby był program dla 100-150 ciepłowni na współspalanie z biomasą, czy to leśną, czy biomasą agro, co przedłuży oczywiście efektywność wykorzystania węgla kamiennego, a przede wszystkim spowoduje to, że zastąpimy importowany węgiel dla ciepłowni biomasą agro albo biomasą leśną. W tej sprawie chciałbym, żeby był konsensus polityczny i to jest właśnie strategia dla ciepłownictwa w mojej ocenie najbardziej efektywna, bo pozwoli zastępować część węgla tego importowanego biomasą pochodzenia krajowego. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o spółdzielnie energetyczne, chcę przypomnieć, że właśnie moja reforma została przyjęta przez ostatnim posiedzeniu Sejmu. Zwiększamy efektywność spółdzielni energetycznych po to, żeby rzeczywiście na obszarach wiejskich realizowane były dobre projekty OZE, szczególnie OZE stabilne. Ja mogę tylko powiedzieć w tej chwili Państwu, kończąc dobrą informacją, że mamy ogromny sukces. Właśnie mam dane z NFOŚ-u Energii dla Wsi. Jest aż 67 wniosków złożonych na biogazownie. Na alokację jest o ponad w tej chwili w tym pierwszym naborze 100 milionów złotych i na mój wniosek została właśnie w tej chwili podjęta wczoraj decyzja o tym, żeby w tym pierwszym naborze zwiększyć ją od 100 do 500 milionów złotych w tym roku i całą energię dla wsi. Ten miliard jestem przekonany, że do roku 2030 roku zwiększymy. Panie ministrze, to ja powtórzę pytanie. Firmy ciepłownicze powinny mieć dostęp do większej ilości gotówki, czyli ten rynek powinien być bardziej urynkowiony? My przede wszystkim chcemy zdjąć z nich ten podatek EU ETS i on jest numerem jeden i to jest główny postulat polskiego rządu, bo dzisiaj ETS, bo
bo to zależy od, szanowna pani, od pani kolegi partyjnego, pana Fransa Timmermansa. Przypominam, Maroš Šefčovič zastąpi na stanowisku Fransa Timmermansa. Gorąca dyskusja o kosztach ciepła, o ciepłownictwie. Bardzo serdecznie dziękuję za to godzinne spotkanie. Panu Bartłomiejowi Gabrysiowi, Januszowi Kowalskiemu, Piotrowi Masłowskiemu, Anicie Sowińskiej oraz Krzysztofowi Szymańskiemu. A w swoim imieniu zapraszam do śledzenia kolejnych debat, które w naszych portalach zaplanowaliśmy dla państwa na najbliższych kilka tygodni. Dziękuję.